Ciężko nam się wydostać. Jakby tu jechać, żeby nigdzie nie jechać. Tak myślimy o Tczewie dzisiaj. O, pogoda jest taka jakaś. Tu dupy. Może się okazać, że nas troszeczkę zleje. Ale tam zleje. Trochę to. No i tak się zaczyna właśnie kolejny dzień. Mały postój nad jeziorkiem zrobiliśmy już prawie 3 km. Trochę już zmęczenie daje znać. Teraz godzinka postoju i wszystko wróci na normę. Kondor. Kondor na mnie usiadł. Ale to taka okolica, tutaj dużo ich jest. Pogoda dzisiaj jest taka nostalgiczna. Dobrze, że nie leje. Się jakoś specjalnie nie przemęczamy. Właśnie się zatrzymaliśmy i zjedliśmy się lawki wędzone i piweczko. I generalnie tak się powinno podróżować właśnie. Podróż jest tylko dobra. No i poranna, przeciętna pogoda zrobiła nam się znowu fajna. O, rozjechany lisek leżał. Spał. Ale w takim miejscu, żeby spać? Co za zwierzęta dzikie. Dlaczego ona jest wyjątkowa? A jakiś kociołba mówił. Kociołby. Że niezwykłe kociołby, tylko jakieś super kociołby budowane przez więźniów. Historyczne. Zobaczymy. Byliśmy przed chwilą w jakiejś knajpie na ohydnym jedzeniu, ale potem opowiem, bo tu piasek zaraz się wypieprze. Napomniałem. Byliśmy w jakiejś knajpy, której nie sprawdziliśmy wcześniej. Referencji w Google'ach, opinii. No i okazało się, że źle trafiliśmy. Żarcie było syficzne. Karkówka była nie do zjedzenia. Same żyły. Kawałki mięsa, które ciężko było pogryźć. Małe, niesmaczne. Kredki jakieś też odgrzewane, jakieś stopy. To co wzięło, ale też jakieś mięso. Też mówił, że syficznie musiał to zabić, bo jak się smak zgubić w jednej karcie. Thank you.
Thank you.